Zębach z tej strony. Mam na imię Zbyszek. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy, z którą mamy do czynienia przy nagrywaniu, używając więcej niż jednego mikrofonu. Mam na myśli nagrywanie gitary czy wzmacniacza. W zasadzie nagrywaniu czegokolwiek przy użyciu więcej niż jednego mikrofonu. A więc ja w poprzednich filmikach mówiłem o nagrywaniu gitary i zazwyczaj to nie był jeden pojedynczy mikrofon, dwa, czasami nawet trzy mikrofony. Więc na co chciałem zwrócić uwagę, że używając więcej niż jednego mikrofonu mamy oczywiście do czynienia ze swego typu problemem, a mianowicie z przesunięciem fazowym. A wiąże się to z tym, że dźwięk dociera w różnym czasie do mikrofonów, które się znajdują w różnym dystansie od membrany, od głośnika, prawda? I to jest to oczywista sprawa. To są bardzo małe jednostki czasu, ułamki sekund, ale jednak w niektórych przypadkach przesunięcie fazowe może okazać się wręcz zaskakujące. Ja mam nadzieję, że uda mi się tutaj zaprezentować, do czego może doprowadzić odwrócenie faz przy nagrywaniu w naszych warunkach. W zasadzie może w naszych domowych warunkach to aż nie jest tak. Do takich rzeczy nie dochodzi, ponieważ to nasze nagrywanie przy użyciu mikrofonów, które są różne w jakimś tam sensie, zawsze pozostawia nam to przesunięcie fazowe jako efekt, który niweluje dźwięk ze środka, prawda? Jeżeli traki są w fazie, ten dźwięk jest bardzo czysty i słyszymy go dokładnie w środku. Jeżeli mamy problem z przesunięciem fazowym, więc ta baza tego naszego dźwięku, w tym przypadku ja będę już mówił o gitarze, ta gitara staje się bardziej taka szeroka i w najgorszych wypadkach ona zaczyna docierać jakby z dwóch stron. To jest, nie jest złą rzeczą, ale ten dźwięk jest bardzo, bardzo taki harszy, taki trzeszczący lekko. Czasami nawet aż to zaczyna lekko przeszkadzać w słuchaniu. To aż tak kłuje w uszy lekko. Więc to już w takich sytuacjach rzadko się zdarza, ale musimy być świadomi tego, że mamy z tym do czynienia, używając dwóch czy więcej mikrofonów. Więc ja tu wziąłem z plików w studio jakieś przypadkowe wave'y, prawda, sobie coś tam. Zobaczmy, co to jest. Jakiś tam syntezator, prawda. A więc dwa traki, ja dokładnie przeniosłem sobie, mam nadzieję, że one są bardzo równo tam na początku czasu, tak wygląda, że wszystko jest ok. Zwróćcie teraz uwagę, ja przełączę na ten tutaj. Tu są te dwa traki, prawda? I ja je teraz zagram i będę przełączał fazę jednego z tych traków. Może na tym pierwszym, zobaczmy. Więc teraz play. Przełączyłem fazę, czyli te dwa traki nie są w fazie teraz. Włączę z powrotem. Dźwięk wraca, prawda? Jeżeli zmienię fazę na drugim, ta sama sytuacja.
jeżeli zmienię fazę na obu, na odwróconą, dźwięk pojawia się. Więc to jest takie troszkę szokujące, że nagle dźwięk znika, prawda? Więc co tutaj się dzieje? Więc nie dzieje się nic tajemniczego. Myślę, że każdy, kto troszeczkę wie coś z fizyki, nawet ze szkoły podstawowej or whatever, więc to jest po prostu fale znoszą się, o przeciwnych fazach po prostu się znoszą. Tu jest, jak słyszycie, doskonały przykład tego. Ja tu naprawdę nic nie robię, tylko zmieniam fazę. Jest kompletna cisza, prawda? Więc musimy być świadomi tej sprawy, nagrywając naszą gitarę, prawda? Używając dwóch mikrofonów, czy czasami nawet trzech. A więc pierwszą sprawą, aby uniknąć i zniwelować tego typu rzeczy. Oczywiście ja tu wziąłem takie traki, które są przygotowane, prawda, w studio, z tych plików studio, więc to akurat nie wszystkie traki tak właśnie się zachowują po zmianie fazy. Niektóre nawet traki te przygotowane tu przez specjalistów są takie, że po zmienieniu fazy bardzo się wytłumiają, ale ciągle da się coś słyszeć. Tu akurat trafiłem na taki przykład, gdzie przesunięcie fazowe dokładnie niweluje wszystkie. Te dwa traki znoszą się, te wavy, góra z dołem, jest w przeciwnej fazie i po prostu zostaje cisza. Więc przy nagrywaniu normalnie, w domowych warunkach, te nasze wavy nie są aż tak perfekcyjne. Mikrofony się różnią i zazwyczaj zmienienie fazy na którymś z traków nagranym przez mikrofony osłabia znacznie. To jest cichsze i brzmi bardzo, bardzo niedobrze. A więc musimy być świadomi tego typu rzeczy. Ja może jeszcze... Aha, więc pierwsza sprawa to musimy trzymać ten dystans, prawda? Jeżeli jeden mikrofon jest tak, a drugi tak, no to już mamy od razu przesunięcie fazowe. Więc ja staram się trzymać się w linii. Oczywiście ta aktywna część jest tu troszeczkę gdzieś tam w głębi, więc tak przynajmniej ustawić to tak, jak czujemy, prawda? Tu jest też jakiś prawda, space, zanim ta aktywna część mikrofonu się zacznie. W tych mikrofonach akurat jest trudno zobaczyć. W tym na przykład, który mam przed sobą, ja wiem, że ten środek aktywny, ta część mikrofonu jest tu w środku tego, więc jak ja bym chciał przyjść z Shurem 57 i mieć go równo przy wzmacniaczu, to bym musiał ten drugi mikrofon trzymać gdzieś troszeczkę tu. I to już mi od razu daje bardzo dobrą fazowość. Nieperfekcyjną, ale już zapewnia, że te dwa mikrofony nie będą przesunięte w czasie, te wavy. Prawda? Więc to, jak tu słyszeliście, to może doprowadzić w skrajnych przypadkach wręcz do wytłumienia naszych nagrań. To się, nie sądzę, że to się zdarza w naszych warunkach domowych. Mi się to nigdy nie zdarzyło, ale tak jak mówię, jeżeli zmienię fazę na jednym z traków nagranych, to dźwięk jest dużo, dużo słabszy i to jest naprawdę nie nadaje się wtedy do dalszej obróbki. A więc może zobaczmy, jak to praktycznie wygląda. Więc to były takie przykładowe wavy. Ja tu mam jeszcze takie, jakiś swój projekt, taki wcześniejszy. O, ten. Więc jak widzicie, tu mam dwa traki. I ja je w tej chwili ustawiłem w ten sposób, jak sobie zrobię tu powiększenie, że są przesunięte. Ups. Jakieś takie miejsce bardziej. Nie chcę tego zgubić. Może marker powinien tu postawić, by było łatwiej wrócić do tego. Więc może schowam perkusję, nie schowam. Troszeczkę większe to zrobię. Więc w tym momencie, jak ja tu zrobię zoom, prawda, zwróćcie uwagę, co się dzieje.
to jest pierwsza wave na SM, na Shure, na SM57 i ona jest później, a tu drugi mikrofon pokazuje mi, że to jest w czasie, stało się wcześniej, ta fala uderzyła go wcześniej, więc prosta sprawa, Shure jest troszeczkę dalej od głośnika, prawda? Od membrany, czy na to, na co tam było, czy na kopułkę, czy gdzieś z boku. W każdym razie tu już jest pewien problem fazowy. I ja może potem przedstawię, jak to brzmi. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie słuchać tego w słuchawkach, to będzie słyszalne. Więc jak ja sobie coś nagram i mikrofony mam w różnym dystansie, więc ja po prostu przesuwam te fale do takiego stopnia, aż uznam, że przy jakimś tam powiększeniu, już nawet za daleko, prawda? Ja w tej chwili staram się, żeby ten czubek, ten top fali, prawda, był w tej samej linii, co na drugim mikrofonie, więc może jeszcze tak zobaczmy. Ja myślę, że już to jest bardzo, bardzo okej. W tej chwili to, co przesuwam tutaj, to są może tysięczne części sekundy, nie chcę tu być jakimś, ale w każdym razie to są bardzo, bardzo małe elementy czasu już przy tym powiększeniu. Tu w zasadzie mówię, że to jest 44 sample rezolucja, więc jeżeli, prawda, MP3 to jest 44.1 tysiąca, 44100 próbek na sekundę, więc tu w jakimś tam 44 sample nawet. Nie bardzo wiem, jak to odnieść, ale wierzę, że to jest rezolucja bardzo wysoka i w tej chwili to są bardzo, bardzo znikome części czasu, ta różnica. Więc ja zawsze staram się po nagraniu w ten sposób sobie znaleźć początek tego traku. Nie przejmuj się tym, to jest szum, prawda? Oczywiście przy dużym powiększeniu ten szum może być też również jakimś tam punktem do odniesienia, ale osobiście polecam tutaj te pierwsze, gdy uderzamy, prawda, gitarę. I to jest ten pierwszy. A więc to tak wygląda. Ja po prostu sobie ustawiam. I w tej chwili jestem pewien, że już te dwa mikrofony są w fazie. To jest bardzo prosta rzecz. Może z początku ja miałem z tym problemy, bo na przykład jak gdzieś tam pójdę daleko na prawda, przy dużym powiększeniu, to jest zupełnie trudno zorientować się. Teraz wiem, że tu jest czas dwa, tu jest drugi takt, prawda? To jest początek. One są w fazie. Więc jestem pewien, że już do końca to wszystko jest okej. I właśnie pierwsza rzecz to, żeby te mikrofony tutaj już, prawda, przed samym wzmacniaczem ułożyć, prawda, w tym jakoś, żeby te fale potem nie wyglądały przesunięte. Więc zwróćcie uwagę może jeszcze na jedną rzecz. Ja tu mam pluginsy, które robią te wyrównanie automatycznie w jakiś tam sposób, cyfrowo. W każdym razie zwróćcie uwagę, ja teraz przesunę tę falę tutaj, prawda? Czyli to jakieś tam bardzo, bardzo małe części sekundy, może tysięczne części sekundy. I zobaczmy, jak zachowają się te pluginsy. Więc ja to poprzednio miałem w fazie i te pluginsy pokazywały tam pewne parametry, więc ja teraz zrobię, po prostu kliknę play, włączę ten auto plugin, więc to jest bardzo prosty plugin, w tej chwili jest bypass, a i tu użyję przycisku tego, żeby zanalizować, co się dzieje na tych trackach. Więc jak widzicie, on mi pokazał w tej chwili 34 cm różnicy między mikrofonami, prawda? Czyli ja nie pamiętam, który tam był wcześniej. Jeden z mikrofonów był... Zobaczmy to. Więc jak ta fala uderzyła do SM, dotarła do SM57, to jest ten moment, gdy dotarła do drugiego, do Sennheisera, to było tutaj. To znaczyłoby, że ja umieściłem ten Sennheiser 906 30 cm dalej. Więc w tej chwili mi ten plugin pokazał i to wszystko wyrównał, prawda?
Te fale są krzywo tutaj, ale to one są wyrównywane w jakiś tam sposób cyfrowy, prawda? Ja nie chcę wnikać. W każdym razie po wyrównaniu tych 30 centymetrów, ja to słyszę ze środka już wtedy, może zaraz jeszcze wrócimy do tego, ale jeszcze chciałbym pokazać jedną rzecz, prawda? Więc załóżmy, że otwieracie nagranie, są to wasze dwa mikrofony i to, co ja robię, ja ustawiam tutaj, prawda? O tak, więc ja w tej chwili próbuję znaleźć ten top tego wave'a i ten i wyrównać je w miarę dokładnie, może jeszcze troszeczkę. Oczywiście to są różne mikrofony, więc te wave'y różnią się, one nie są identyczne, ale generalnie, a może jakiś bardziej wyraźny coś, whatever, może to jest widoczne. Ja patrzę, żeby, o tu jest mowa, żeby ten moment i ten moment były razem. I mikrofony są różne, ale zawsze zapis jest podobny. Jeżeli fala idzie do dołu, to na drugim mikrofonie też będzie dół. Czasami, jak widzicie, to się różni. Te przebiegi są różne, ale te wierzchołki fal po takim zmaczowaniu już wypadają bardzo blisko siebie. Tu na przykład coś się różni, ale tu w tym momencie znów one się pokrywają, więc tu może coś, to jest sprawa charakterystyki mikrofonu, może coś, tu były dwie, tu trzy. Ale to zawsze jakoś można sobie ustalić, więc ja zawsze to robię na początku, prawda? Jak tu sobie zrobię, więc więc ja, one były przesunięte, ja wyrównałem. Zobaczmy, co pokaże ten plugin w tej chwili. A więc ja kliknę play. No i oczywiście tutaj, żeby to analizowało, zwróćcie uwagę, tu się pojawiły zera, prawda, że co to znaczy, że dystans między mikrofonami wynosi zero. Co to znaczy praktycznie, że te membrany w tych dwóch mikrofonach są dokładnie w takiej samej odległości od mego wzmacniacza, od mego głośnika. A jeszcze może posłuchajmy, więc ja może tak troszkę przesadzę, żeby to było lepiej słychać. Ja z powrotem przesunę go. Wtedy było tu gdzieś jest 30 centymetrów, więc może o w tym miejscu, prawda? I ja zrobię jeszcze raz to samo. Ja włączę play tutaj i włączę, żeby to zanalizowało. A więc w tej chwili to, co przesunąłem, to jest jak widzicie 1 metr, 3,8 fita. I teraz mam nadzieję, że jeżeli słuchacie w słuchawkach, będziecie mogli usłyszeć te przesunięcie fazowe. Więc w tej chwili to jest w fazie, czyli dźwięk jest ze środka i czyściutki. A ten noise to jest z przetwornika, bo to jest single coil. Więc to nie jest do ominięcia. Ale zwróćmy uwagę, jak to brzmi. Teraz jest sfazowane. Teraz mikrofony nie są w fazie. Wróćmy do in-phase. Jeżeli słuchacie tego w słuchawkach, w tym momencie, kiedy są w fazie, ten dźwięk przychodzi stąd, prawda, ze środka. Nie ma tego rozszerzenia tego i jest o wiele czystszy. Ja osobiście preferuję trzymanie tych mikrofonów w fazie. I jeszcze jedna mała uwaga. Oczywiście, jeśli nie są w fazie generalnie, no to jest problem, prawda, ale może dla kogoś właśnie to rozsunięcie i to lekkie te harsh takie, prawda, potrzaskujące i lekko rozmyte ta gitara może jest właśnie tym, czego szuka. A więc
To nie jest tak jednoznacznie określone, prawda, że przesunięcie fazowe musi być problemem. W niektórych sytuacjach może okazać się wręcz rozwiązaniem. To z pewnością poszerza bazę. Może posłuchajmy jeszcze raz. Zwróćcie uwagę właśnie w tym momencie, gdy jest w fazie, ten dźwięk jest stąd i takim przychodzi stąd, ładnie tak się tu pokazuje. Jeżeli ja włączę bypass, to zaczyna się tak i raczej z boku. Zwróćcie uwagę, posłuchajmy jeszcze raz. No i jest troszeczkę ciszej jakby, prawda? Głośniej ze środka. Więc to jest nasz problem w zasadzie, może czasami nie. Więc myślę, że powinniśmy zwracać uwagę na tego typu rzeczy, prawda? I musimy być tego świadomi, że mamy z tym do czynienia. Nie w takim aż stopniu, jak pokazałem na początku, że całkiem stracimy nasz rekord i gitarę, ale musimy zwracać na tą uwagę i to jest ważna rzecz w sumie. Więc w tej chwili jest tylko jedna gitara. Jak przyjdzie bas, dojdzie perkusista, ta gitara się zrobi dość nieczytelna przy braku wyrównania w fazie, prawda? A więc musimy z tego typu rzeczami się liczyć, jeżeli używamy więcej niż jednego mikrofonu. Oczywiście jeśli jest jeden mikrofon, sprawa jest absolutnie prosta i tak to właśnie wygląda. Więc ten plugin jest taki fajny, jest pomocny, nawet tu pokazuje, prawda, ile i jaka jest różnica między mikrofonami. Ale jak widzieliście, jest wystarczająco przy dużym powiększeniu ustawić te wavy, żeby zgadzały się, żeby maczowały, prawda? Jeszcze może odnieśmy to wszystko do górnego traku, więc ja nawet za dużo. O, tutaj gdzieś. I jak widzieliście, jak ja włączyłem plugin, on pokazał, że dystans między mikrofonami był zero, prawda? Może tak na początku ja używałem właśnie w ten sposób. I się troszeczkę zraziłem, bo to stało się dla mnie takie, o Boże, gdzie to jest tu, to jest tam. Ale naprawdę, jeżeli tutaj pójdziemy do początku całego nagrania, to jest najłatwiej, myślę. Najłatwiej na takiej bardzo ewidentnej, spektakularnej tej fali to zrobić. I wtedy już mamy te traki w fazie, prawda? I ten plugin zresztą też to pokazuje. A w tym momencie przy dwóch mikrofonach to jest dość łatwe, prawda? Ale na przykład wyobraźcie sobie, że ktoś ma nagłaśnia perkusję i ma 8 mikrofonów. Więc sfazowanie tych mikrofonów by było lekko uciążliwe, prawda? Ten plugin nawet, ja tu widzicie, mam gitarę ustawioną, jakiś tam preset, ale tu są różne rzeczy, prawda? A jest również perkusja, prawda? Więc no, cały zestaw. I można pokłaść te pluginsy na poszczególnych trackach perkusyjnych i efekt jest ten sam. Po sfazowaniu tych wszystkich, jeżeli są w fazie ta perkusja, rzeczywiście brzmi inaczej i brzmi lepiej. Może nie rewelacyjnie lepiej, ale naprawdę brzmi czyściej, naprawdę brzmi ze środka, bez różnych takich obcych rzeczy, które wiążą się z wyciszaniem wave'ów. A więc i wtedy można sobie, prawda, ale wyprawy zrobić, gdzie tam chcemy. A więc tyle chciałbym powiedzieć wam o tych przesunięciach fazowych. I musimy zwracać na to uwagę, prawda, bo to jednak, jak widzieliście na początku tego video, skrajnością może być to, że nasze nagranie zniknie, jeżeli nie jest w fazie. A więc może ja jeszcze tylko, więc teraz te traki są w fazie, prawda, a to jest track pierwszy i drugi. Ja jeszcze może zobaczę,
Pierwszy i drugi. Zobaczmy, jak to. One są w fazie, jak się zmieni tutaj, prawda? Są na solo, ok? Właśnie widzicie? Teraz ja dokładnie fazę odwróciłem. Więc jak mamy nie w fazie, no to jest tej gitary 70% mniej. Może jeszcze raz. Nie są w fazie. Prawda, więc powinniśmy zwracać uwagę na tego typu rzeczy. I jak podkreślam, czasami to jest wręcz oczekiwane, żeby te traki nie były w fazie, ale generalnie przy użyciu dwóch mikrofonów musimy starać się walczyć z tym problemem. Więc okej, ja myślę, że to tyle a propos fazowych problemów w domowym nagrywaniu, w domowym studio. Dziękuję wszystkim za czas spędzony w moim studio i będę bardzo, bardzo, bardzo happy, jeśli komuś to się przyda i uda i uzna te rzeczy za pomocne. Jeżeli są jakieś, macie jakieś pytania, postaram się oczywiście odpowiedzieć. So, I think that's it for now, and thank you for your time, guys. Zen Bach was here. Keep rocking, keep playing. Thank you. See you next time. Bye.